Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. I gdy już tak wchodzę w tekst trochę jakby śpiewany, no to cóż innego mogę zrobić jak zagrać wam interko tego oto filmu, właściwie gry. Przestępcy nie mają żadnych szans, kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent undercover. O, tak, moi fani, wczytujemy sobie tutaj, ostatni dzień jakoś tak kurczę było, co było, Gwiezdne Wojny, później gra Jurassic World, mam nadzieję, że obydwa odcinki widzieliście, no a dziś wracamy oczywiście, nie powiem, że z hukiem, nie powiem, że z przytupem, ale jednak do LEGO City Undercover, tajny agent, jak brzmi pełny tytuł oto tej tutaj gry, moi drodzy, więc widzimy się tutaj dziś w tym tytule. Cóż, jeszcze tu moi drodzy, mogę dużo gadać, no. No gramy. Tak, taki skończył ostatni film. No, chyba miło, że nam gra postanowiła to przypomnieć. Tak jest, moi drodzy, buchliśmy dinozaura, dyskretnie jak widzicie. Buchliśmy z muzeum, szkielet dinozaura i ja wtedy zgadywałem, że kolejny level będzie jeżdżony. Będzie to w końcu jakiś taki inny troszkę kurczę level i oby, moi drodzy. Oby to był taki wyścig na dinozaurze, na T-Rexie, bo... przydałaby się jakaś innowacja w tej grze. Okej, okay. I jesteśmy, i jest też, nie, miałem powiedzieć przywiaz kompa, ale nie ma przywiazu kompa. Bo moi drodzy, już w pierwszej grze LEGO Star Wars Complete Saga było tej różnorodności tyle, że hej. Były wyścigi, jakieś takie inne gry, a tu kurczę, w tych nowych grach tylko chodzimy, więc... Jem jakimś wyścigiem, czy czymś takim nie pogardził, na przykład zastraszaniem miasta też bym nie pogardził, tak jak robię to teraz. Okej. Okay. Mam go do starcy. Nah, you don't want anyone meeting him but me. I'll send you the location of the drop-off. Okay, Vinny. Hey, I know you're really chasey, but this guy's bad news. Tell me about it. Sure. He's real impatient. Like he needs all this stuff yesterday. This whole business has changed. Time was, you took stuff to make a profit. But this feels different. Like there's something bigger going on. Yeah, listen to me. Going on like my mother. Just drop off that T-Rex. Hey Chase, are you busy? Okay, nie gadałem, bo nie gadali. Okay, are you getting close to finding my dad? Yeah. I'm on a job for a guy who I'm sure is working for Rex. Once I find Rex, I think I'll find your dad. You really think Rex has my dad? Is it because I testified against him? Rex is the kingpin. He must have something to do with your dad's disappearance. But I don't think it's because of your testimony. If it was, he'd just grab you, right? That's what I'd do. What? You know, if I was evil. Which I'm not. So what is Rex's connection to my dad? I don't know. But once I do know something, I'll call you. Thanks, Chase. Mam podejrzenia, moi drodzy. Mam podejrzenia, że to... Ajajaj, a on nie umie skakać, a tak głupi się do mojej drodzy. Tu zapatrzyłem się troszkę, fakt. Dobra, moi drodzy, no ja mówię, nie obiecałem, że nie będę gadał podczas tego, jak oni gadają. Nie, aż powiem, czy zagadałem się, jak widzicie. No my tu dwie opcje, możemy albo robić siup ogonem, albo zrobić... Tak jest, moi drodzy, możemy tak ryknąć, wow. Troszkę boli mnie już, że tutaj te klocuszki, które tak się sypią, nie są z tymi klocuszkami. Nie, no czekajcie, są czy nie są? Chyba nie są, bo ja ich po prostu nie zbieram. Mam wrażenie, patrząc na tych klocuszków, że mi się bardziej kaleczą niż ja ich kalecie. Coś mi tam klocuszków wpada, ale nie wszystkie z tych klocuszków mi tu, moi drodzy, wpadają. Muszę dotrzeć na lotnisko. Mam pewne podejrzenie, że ojciec Natalii to jest Rex Fury, ale no bez chyba, moi drodzy, tak zwanych przysłowiowych jaj. Daleko jest w ogóle do lotniska, bo... Mam nadzieję, że nie jest daleko. Patrzcie, przepisowo mi GPS prowadzi. Nie no, tu już jest lotnisko chyba, bo ja bym chciał rozegrać jeszcze jeden level, ale wiecie, jeżeli samo odprowadzenie na lotnisko potrwa kilkanaście minut, no to kurde, bez jaj levelu nie rozpoczniemy. Liczę jednak, że uda się level rozpocząć, że level zagrabię i że to nie będzie tylko dojazd do lotniska. Raczej nie, bo już widzimy, wchodzimy tu w misję. Yeah, baby, otwieraj mi ten helikopter. Okej, okay, jakieś zamotanie, ale fajnie pieniążków pozgarniałem jeszcze. Roar. Dobra, roar. No musi, on po prostu musi, chyba tak powiedzieć. No my teraz wychodzimy, moi drodzy, okej. Okay. Buchliśmy go, super, i telefon. That's great. Yeah, just one more job and I can get my payment and wave goodbye to my private buyer, that creep. You're gonna meet him? Uh-huh. I don't envy you. He sounds mean. Yeah, some people. They ain't like us, Chasey. They don't have class. Dobra, dawaj, co mam robić. Need help with this job, then? I don't know. I mean, the other thing he wants is some boat from the fire department. Well, I got guys who can drive it, but, What's the problem? The keys to it are in the fire chief's safe. The only people who can get near to it are firemen.
Whoever does the job would have to go undercover. You reckon you could do that? Yeah. I mean, I've obviously never done that before, but I think I could do it. Then the job's yours. Thanks, Chasey. I won't forget it. Dobra, moi drodzy, czyli wiemy, po prostu musimy buchnąć kluczyki. Nie wiem, czemu do końca musimy to zrobić strażakiem, a skoro są... jako policjanty byśmy mogli tam wejść. Ale okej, by utrzymać swoją pozę undercover... O, szarki. By utrzymać swoją undercover pozę i udawać Chase, do końca, grać I've do końca. Znowu gadają! Oh, hey there, Frank. What is it? I have been promoted! What? A co mnie to obchodzi? Przestań gadać, ja muszę gadać z widzami. Sheriff Huckleberry. He's made me head of tree-related crime. Okay. Are people stealing a lot of trees? Not since I've taken over. So, what you up to? No, the usual actual police work. I'm just going undercover for Vinny as a fireman. Aren't you already undercover? So, now you're undercover? Whoa! I'm going to get one of the fire department's boats for Vinny. Oh? And once I've taken it to Vinny, he's gonna go see Rex, and I'll follow him. Okay, Chase. As long as you're not stealing any trees. No, Frank. Drewnie zamierzam. Aye, aye! Over and out! Fajnie, moi drodzy. Oczywiście humor tej grze towarzyszy non-stop, od samego początku jest naprawdę nielichy. Ale kurde, no ja muszę za nim gadać, a jak gramy co chwilę przeszkadza, bo wiecie, postanowiliśmy, że skoro oni gadają, to ja wtedy nie gadam, żebyście mogli czytać, rozumieć, co oni mówią. No to kurczę, cały czas, odkąd po prostu postanowiłem, do nich gadałem cały czas. Jak ja mam z wami rozmawiać wtedy, moi drodzy? A przecież ten kanał jest po to, byśmy właśnie sobie jak najwięcej gadali. W sumie, chyba w repozorom bardziej dlatego mnie wylacie, bo tu gadam, możecie poznać życie mojego prywatnego, niźli po prostu zobaczyć, jak gram, bo... Ale kto wie, piszcie, moi drodzy, dlaczego mnie tu oglądacie, to będę wiedział przynajmniej. Natomiast znajdziemy buchnąć te kluczyki i już czuję, że to będzie przedłużony wstęp i że trzeba będzie rozbić na dwa ten epizod. Ale zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Na razie jedziemy, rozwijając okoliczne elementy miasta, zwiększając dług policji, tak? Który już jest nielichy, kilka odcinków temu nam to mówił, tak? Komendant nas, że trochę przeginamy z tymi kosztami, no ale wiecie, moi drodzy, niecodziennie się łapie Rexa Fury'ego. Więc złapanie Rexa Fury'ego wymaga też niecodziennych kosztów, tak? No przecież, jaha! Aha, okej, gdzie tu się wjeżdża? Tu się wjeżdża, tak? Czy ta brama się otwiera? Nie, brama się nie otwiera, a może to po prostu mój pojazd. Taki jest nie do końca logiczny, ale raczej nie. Okej, tu trzeba po prostu wyłowić. End of story. Plaza Jasnych Świateł to jedno z najbardziej ekscytujących miejsc w LEGO City, bo mają tam mnóstwo sklepów i teatr. Teatr to coś takie jak kina, tylko 3D i naprawdę dobre. Ludzie na ekranie na ciebie czekają, jeśli musisz wybrać telefon. No okej, nie używajcie telefonów w kinach. To tyle was proszę. Jest strażacko, moi drodzy, jest strażacko, okej. Rekrucie, jak się nazywacie? Peterson, proszę pana, no okej. Being a fire officer is all about kooperację, team effort. Tak jest. Team effort. Czy to 40 to jest ile ma lat? Bo tak, 40 jego. Don't help him. Dobra, nie gadam. Knowing what your fellow officer is thinking. What is my favorite flavor of cake, Pete Peterson? chocolate? Even the new recruit knows. No właśnie. Well then, Pete Peterson, we'd better start your training. Też muzyczka. Jak z brońką, nie? Tylko... dobre to jest, naprawdę mój, to jest dobre. Serio. I haven't given you any instructions yet. Sorry. A ja już wiem. Got a little excited. Fire extinguishers are not toys. They are not to be played with. Follow me over here. Nie, tak raz dobra. Hola. He'll give you your basic training. I've got to write a talk on the importance of buying the right flavor of birthday cake. On ma to tego 40, już to ustaliliśmy, okej. Okay. This is wonderful. First of all, we better. Dobra, dajcie mi strój. Like a fire officer, hadn't we, huh? There is a shiny new uniform in the middle garage. If you can get the door open.
No właśnie, miałem powiedzieć, że niech zgadnę, trzeba się będzie mocno... Dobra, to już jest level, więc fajnie, rozpoczęliśmy level, okej, więc ciśniemy, moi drodzy, ciśniemy! Ile sił w padzie, tam czeka, no to dobra, zastanówmy się, moi drodzy, czekajcie, tu mam hit, powinno się coś wydarzyć i wydarzyło się, i musimy pewnie tu porozklockowywać, teraz musimy się, no bo to wszystko spokojnie, ja doszedłem do wniosku, w ogóle za często się stresuję w tych grach LEGO, ja to coś przeżywam, po co, moi drodzy, trzeba podejść na luzie, trzeba po prostu podejść na zimno, zielony, żółty, czerwony, niebieski, zielony, żółty, czerwony, niebieski, moi drodzy, dzisiaj będzie taka oaza mojego spokoju, wam tutaj zaprezentowana, jak wystarczy myśleć i wtedy wszystko wychodzi w grze, a nie denerwować się. I już czuję, że wykrakałem i że nie będzie mi szło dzisiaj, moi drodzy, bo zawsze też tak jest. Życie, pamiętacie, życie słucha, życie jest straszne czasami. I ono trzeba będzie specjalnie robiło wszystko, żebym właśnie tego nie mógł, wiecie, żebym teraz tego nie mógł przejść i żeby wam pokazać, że no kurde, nie jestem jednak oazą spokoju, szczególnie w temacie gamingowym. Zostałem jednak złodziejem w tym czasie. Mhm, dawaj, magazynek. Czy to mam jednak ten kolor? Ten, bo czerwony. Okej, okay, no i banalne, moi drodzy, będą zaraz strój. I lada chwila będę strażakiem. Patrzcie, otwieraj się bramo, będę strażakiem. Będę miał przynajmniej strój strażaka, bo oczywiście strażakiem nie będę. Będę miał po prostu strój strażaka, a to nie, oczywiście nie to samo, co bycie strażakiem. Ale patrzcie. Jaką mam muzykę? O, strażak sam był. Padiko, a nie, to było disco, no, padiko. To jest McKay, strażak, moi drodzy, kolejny strój odblokowany. Czy to oznacza? Okej, we're going to start things out nice and easy. Nie musisz gadać, po prostu daj mi sikać. Po prostu daj mi sikać. Oh, if only someone. Tak jest. Well done. Moi drodzy, ktoś z was kiedyś nie chciał być strażakiem w dzieciństwie? Chyba każdy chciał. Ale uwaga, nie ja! Serio. And an innocent valve handle is trapped behind it. Oh, and look here. Serio, moi... No dobra, kumam! Jest. Gdzie jest taki klocek jak czerwony? Don't worry, you won't get into trouble. Jak czerwona siekiera? W sensie, mówię o tym modelu dokładnie. A, także, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że ja klocko za... Przepraszam, klocko grał właściwie. Nigdy nie chciałem być strażakiem. Tak! Ba! Nigdy nie chciałem być też policjantem. Serio, mówię zupełnie, moi drodzy, teraz serio. Możecie przestać gadać, w końcu ja chcę porozmawiać ze swoimi widzami. Chcę rozmawiać z widzami, gro, nie zagaduj mnie tu. Czy tam jest niebieska monetka? Jest. Nie darujemy oczywiście. Więc ja bym nigdy nie chciał, moi drodzy, mieć takich właśnie strażaków typu, nie wiem, celnik, ratownik. Ja zawsze chciałem mieć bardziej artystyczne zawody. No i proszę, na starość zostałem klockotuberem. Dobra, no dawaj, K. Na starość ten klockotuberem. Czyli troszkę, wiecie, no troszkę jest to artyzm, nie? No bo kurde, wiecie, co by nie patrzeć, kręcę filmy, robię sztukę! Nie no, żart, to sztuką oczywiście, wiem o co chodzi. Aha, jest rekord, aha, wow, ile monetów! Okej. Okay. Dawajcie kolejne quest, dawajcie kolejne ćwiczenia oczywiście. Rozwalę je w gminieniu sekundy łoka. Okej, okay. Szybko leci hajs, więc to będzie szybki level, moi drodzy. Ale mówię chyba oczywiście, bo nie jestem pewny, tak? Nigdy nie mam pewności. Ta gra by była zdradziecka. Są jak każde gry LEGO, a im nowsza gra, tym gorzej, bo czasem w LEGO przygodzie, kurde, czasem w połowie levelu już miałem full hajsu. Więc pamiętajmy, że to jak szybko zbieram hajs, nic nie oznacza, moi drodzy. Dlaczego nigdy nie chciałem być strażakiem i tak dalej? W sumie, moi drodzy, nigdy o tym nie myślałem tak naprawdę. Po prostu jakoś mnie to nie jarało. Nie chodzi o dużo jakiś strach, czy wiecie cokolwiek. No nie, po prostu jakoś mnie to nie jarało całkowicie i tyle. Ale mamy filmik? Tak. Now, tell these other officers which way to carry the trampoline, so you can catch your stranded friends. Szkoda nam to wiedzieć. Go left! Wait there! Aha, bo tam się podświetlało, gdzie do... No to słabe, myślałem, że to będzie wymagało ode mnie więcej jednak, moi drodzy. Więcej jednak jakiejkolwiek tutaj sprytności, pomyślunku. A no widać nie. Widać nie, po prostu jestem centralnie nakierowany, pokazany jest gdzie i po prostu mam tu iść. No ale okej, no dobra. Pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie gra dla dzieci, tak? Więc no litości troszkę miejmy. Na tą trudnością. Mieliście coś trudnego, odpalcie sobie Avengers. O, jest
Naprawdę, nie no, kurczę, jak lubię Marvela, ale jak wspominam sobie tą grę, strasznie ciężka i to na własne życzenie, bo no po prostu była zbyt ciężka, bo twórcy zrobili ją zbyt ciężką. To nie to, że mi coś nie szło, nie, 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 absolutnie, moi drodzy. Po prostu była zbyt ciężka. Dajcie mi się kawkę i patrzcie, co się będzie działo. Dajcie mi się kawkę i patrzcie, co się będzie działo. Da, jedzie sikawa? Jest sikawa, dajcie mi tylko usiąść za sterami sikawy. Są dwie sikawy, więc jedziemy do Kurosawy. Yeah! Patrzcie, jak sikam. Chodzi to powoli, wow, proszę się to bardzo powoli. Tyle wam powiem. Jestem trochę zdziwiony, że poruszę się tak powoli. O dziwo, celownikiem fakt się musi celować w ogień. Pomimo tego, że tak się załamuje troszkę ten ogień tutaj, to jednak musimy celować prosto w ogień, bo widzicie, celując zbyt wysoko, nie gasimy wcale tego ognia. Tu czuję, że muszę przesunąć do drugiej sikawy, bo oczywiście ten typ będzie sobie tu, kurde, nie wiadomo co klepał, zamiast im pomóc. Ale jak mówiłem, nie denerwujemy się, moi drodzy. Tym levelu chcę wam pokazać, że pełnym opanowaniem i spokojem ducha. Aczkolwiek zastanawiam się, czy w Avengersach by to podziałało. Nie, naprawdę, czas przywozuję tych Avengersów, ale to po prostu była strasznie ciężka gra. Strasznie ciężka gra. What is it? Oh, zwłoki? You're acting zwłoki? Again, aren't you? Yes. Our station mascot, Admiral Pom-Pom Moggins III, has become trapped on a ledge. Mm-hmm. Okej, okay, rozumiem. You want me to Dobra, już tam idę, już tam idę. Oh, yes. Now to jest piękne zadanie. Truly learn what it is no właśnie. To be a fire officer in Lego City. Oj, znowu można się pośmieć. Rescue cats is our highest calling. Because they're usually on top of buildings. But first... You will need some way to get up to him. Dam se radę, po prostu mi daj grać. Także moi drodzy, no po prostu wie, pełno błędów, takich głupich było zrobionych na przez samym pomyślunku Avengersów. Że po prostu no, zbyt ciężkie, no respawnując się w nieskończoność wrogowie, no to było najgorsze chyba co to mogło być. Ale to gościu z kumerze mi to powiedziałeś. Okej, tam nie. Ale tu też nie. Ale czekajcie, tu... Aha, dobra, mam już. Okej, i mam. I puf, 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 puf. No, jak kiedyś tam dopadnę moich wrogów z Lego Tuba z taką siekierą. Będzie jak z tymi drzwiami. Nie, oczywiście, moi drodzy, żartujemy. My się na Lego Tubach lubimy. Wszyscy, albo przynajmniej prawie wszyscy. Większość z nas. Ja jedynie kogo nie lubię, to WTF Kloca. Bo się zajmuję taką chińszczyzną dziadowską. Zajmuję się dziadowską chińszczyzną. Nie lubimy dziadowskiej chińszczyzny, prawda? Dobra, dajcie mi, jak mam iść dalej. Bo tu się troszkę zgubiłem. I już się odnalazłem. Oczywiście nie możemy odpuścić niebieskiego pieniążka. Nigdy nie odpuszczamy niebieskiego pieniążka. No i padło trochę tempo tego levelu, także jednak nie będzie to szybki level, moi drodzy, oczywiście padło, bo wchodzimy tutaj na zasadzie już łamigłówek, jakiś łami paluszków, no to już się zmienia postać rzeczy i już jest ciężej. To mam coś dla górnika, ale chyba nasz górnik akurat tu... Aha, będzie on zaraz z nami za sekundę. Aha, bierz dynamit, górniku, okej. Ty weź w tym czasie hajs, ty weź w tym czasie dynamit, ty weź w tym czasie się cofnij, rzuć i módl się, żeby cię nie wysadził! O, nie wysadził, tak jest, moi drodzy, nie wysadził, au! Was żartują. Nienawidzę oczywiście, wiecie, takich momentów. No bo jak je nienawidzić, moi drodzy, gdy kurde przez własny błąd robimy taki... No własny błąd. Po prostu przez... nie wiem, czy brać drugi dynamit, ale pewnie nie. Się trzymasz, a tylko mi teraz spadli. Moi drodzy, rozmawialiśmy sobie tak. Spokój ducha zachowaj w tym levelu. Klocko grał, zachowaj spokój ducha w tym levelu i pokaż, że spokojem ducha przecież grę. Młodzież patrzy, Klocko grał. Pokaż im, że się da i jak się da im, pokaż. Aha. I dawaj. Okej, okay, to mam pociągnąć, czy zaciągnąć, czy co tu mam zrobić? W którą stronę mam to pociągnąć, co? Dobra, w tą. Nie denerwuj się oczywiście, zbierz sobie niebieski pieniążek, klocko załże. Klocko grałże, przepraszam, znów mi się dzisiaj wszystko kićka. I dawaj do góry. I dawaj. Oczywiście zbieramy hajs, bo bez zbierania hajsu level będzie... Ale wiecie, to chyba założę, że kurde, i tak zdobędę ten level, nie? Bo kurde, nie ma się co stresować, i tak zdobędziemy ten level. Co to jest? Okej.
Nie wiem, o co chodzi. Wiem, ale on wybuchnie, nie? No jedzę! Co jest? Czemu nagle chce jechać? Nie wybuchaj znowu! Czekajcie, bo on nie jeździ jak na zwykłe auto, on jeździ normalnie strzałkami, bo normalnie wiecie, wciskamy tam G czy coś i nam autko jedzie. A to tutaj jeździ strzałkami. O, dobra, dobra, udało się, moi drodzy, udało się. No i fajnie, przechodzimy. Po prostu mam się nie frustrować, ale czasami ciężko. Skąd mam wziąć rybę? A które ubrania są wyposażone w ryb? No właśnie. Jeżeli to nie jest on, to kto jest wyposażony w rybę? No nikt nie jest wyposażony w rybę. No czekajcie, kto... Nikt nie jest... Jeżeli tamten nie ma ryby... Kurde, kto jest wyposażony w rybę? No nikt nie jest z moich ludzi wyposażony w rybę, no na litość klockowską. No nie ma ryby. Złodziej na pewno nie. Górnik tym bardziej, bo zresztą był górnik, co tu robisz, klocko, grał, ogarnij się. Kosmonauta nie ma powodu, miał rybę. No rolnik powinien być, ale kurde... W przebraniach wyposażonych w rybę. Co? Okej, okay, kumam, no skoro ratuje kotki, to ma rybę, ale no beznadziejne to jest. No dobra, moi drodzy, wybaczamy grze. Kotek złapany, my zadowoleni, bo mamy kociurka, super, dobra, my zejść na dół, ocaliłeś go, no oczywiście, że go ocaliłem. Okej, okay, to już wszystko załatwione, widzimy się w środku na imprezie urodzinowej szefa. Super, to jest moment, kiedy buchniemy klucze, tak? Ale to jest też moment, kiedy muszę, czekajcie, spauzować na chwilę grę, bo muszę iść wstawić obiad. Dobra, moi drodzy, póki co rzuciłem po prostu patelnię na ogień, a zaraz sobie wrócimy dopiero do gotowania obiadu. Chyba to mnie głupi pomysł, wow. Możemy jakieś goty z klocko zrobić. No ładnie. Maybe if we did the same for Dunby's birthday, he wouldn't be such a grumpy pants. Może. Hey, JC, okay. How you settling into your new job? Good, but I'm gonna have to get the fire chief out of his office so I can open the door to the boathouse. I'm sure you won't disappoint me, kid. The last person who disappointed me bought the farm, you know? You mean? Yeah, even after I told him it was a terrible investment. Anyway, don't sweat the fire chief thing. You'll figure it out, kid. Everybody has a weakness. Bo wcale nikogo nie powinno dziwić, że koleś w stroju złodzieja chodzi, paraduje nagle po waszym komisariacie i rozwala wasze szafki, nie? No wcale. No ale okej, moi drodzy, to jest tylko gra, tak? Go away! I'm busy! I'm not crying! To jest tylko gra, a my włączamy tylko detektywistyczną muzyczkę i szukamy tylko tropu, tak? Jak mam wejść do gabinetu tego pana, tego szefa? By buchnąć stamtąd w klucze, moi drodzy. Jest K. Who would have thought being a firefighter would involve so much paperwork? Not me. There are like 100 different forms just... Też was wcale nie powinno dziwić, że wszedł jakiś typ, rozwala wam komputery, zero w ogóle reakcji. No, wow, a co się tu stanęło? Czemu ja tam nie mogłem przeskoczyć tego, co? Czemu ja tego nie mogłem przeskoczyć, moi drodzy, nie wiem, ale... Dobra, rozwalanie górek to chyba nie jest to za punkty. Aha, okej, okay, ale przecież stwierdzili, że wszystko zrobione. No i fajnie, śmiesznie. Zabawnie to na pewno. Chodzę, rozwalam wszystkim komputery. No i okej, moi drodzy, mówię, wywalone na to mają. Ja tak jak ja mam wywalone na celowanie, dobre trafienie. I hope not. Last time it was just to yell at me for playing on that squirty clown thing downstairs. Co jest ze mną? No i moi drodzy, co ja mam tu zrobić? No nie ma opcji, żebym tu doskoczył. Okej, czyli muszę coś innego zrobić. The heads keep spinning and I can't aim my extinguisher straight. I had the exact same problem, which is kind of worrying, seeing as we're meant to be firefighters. No to proszę, chciałem się zmienić. Co jest? No. You know, Chief Burns is such a partner.
party pooper. To chciałem tu robić w ogóle. Just because we got him the wrong kind of cake. And blew out the candle before him. And opened some of his presents. And congratulated him on his 50th birthday, when he's only 40. And got him a Mother's Day card instead of a birthday one. And got his name wrong on it. I mean, what's wrong with that? He is so touchy. Okej, więc co robić? You gotta aim for their mouths, but only when they're facing you. Po prostu, w momencie, gdy się pojawią buźki, my klikami nam się to napełnia. A dajcie mi za to wejść do biura. Czy coś pojawi? Dobra, pojawi się coś. Okej, dobra, super. Nie, nic nie zmieniło. Po prostu, czekajcie, chyba się zmieniło jednak. Czy tam skakanie górą było tylko po to. Wow, byśmy zdobyli tylko hajs? Takie troszkę to bez sensu. Tym bardziej, że tego hajsu tam nie było dużo, moi drodzy. Tym bardziej, że tego hajsu było tam nawet, bym powiedział, malutko. No dobra, czekajcie. Bo my za to zniszczenie sterty prezentów chyba dostaliśmy tam bonus 2 na 5. Dobra, to gdzie będzie reszta? 3 na 5, okej. Tu już nie ma 4 na 5. Czy za rozwalenie stołu z... Nie, dobra, za rozwalenie stołu z żywnością znienawidzicie reszta komisariatu, więc sobie jednak daruj. Ej, miej stąd wyjść! Czy oni ma stąd wyjść? Znaczy, no fajnie, wyszedł, ale jak ja mam tam wejść? To jest moje pytanie znowu. Dobra, tu mamy do rozwalenia 4 na 5 i 5 pewnie jest do niego w gabinecie, tak? Jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić. Kurde no, ale... Może tu muszę zrobić, ale to było bez sensu, to by było bez sensu, moi drodzy. To by było bez sensu absolutnego. Dobra, co ja muszę zrobić? Pewnie KKK, no właśnie, KKK muszę wciskać do oporu. Może dostanę coś, co pozwoli mi wejść do gabinetu. Nie wiem, bo tam górą, no nie przeskoczę górą, moi drodzy, nie o to chodzi. Dobra, odblokowałem Jade Crosby, nie chcę Jade Crosby! Ja chcę krócej, wiecie co ja chcę. Ja chcę wejść do gabinetu i to buchnąć. Dobra, muszę iść stawić, kurde, obiad. Tym razem naprawdę. Dobra, moi drodzy. Obiad stawiony. Ja sobie przekażę, jak powinien wspomnieć w życie. Zabłem troszkę. Bo już mnie głodzik bierze. Więc sobie dziabłem. Nie mam dlatego pojęcia, co ja miałbym tu teraz zrobić, moi drodzy. Nie lubię, gdy ta gra nie daje mi żadnych podpowiedzi. Bo czasami, kurde, powinna. Ja wiem, że ukradnie klucz. No czekajcie, jak dla mnie jedną rzeczą, którą się tu nie zrobiłem, jest to. No ale to nie może być to bez kitu. Gdyż to będzie tylko jakiś bonus, pewnie kawałek tej durnej odznaki. Ale spokojnie, klocko grał, nie denerwuj się, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, tak? Masz spokój ducha zachować. Klocko grał, myśl jak dziecko. Znaczy, myślę tak na co dzień, żeby nie było. Myśl jak takie dziecko, wiecie, że dojść do tego, co tu trzeba zrobić, nie? Myśl, co by twórcy chcieli, by zrobiło dziecko. Almost. I got up on top of the light fitting outside it, but I couldn't make the jump to his office. No właśnie. What if we brought in a hang glider? I'd so be up for that. Pamiętacie, jak jakiś czas temu szukałem najlepszej świni w mieście? No właśnie, moi drodzy. Aj no, i mamy, moi drodzy, i mamy. I mamy, moi drodzy, jakiś czas temu szukałem najlepszej świni w mieście i to była podpowiedź. Myśl, no właśnie, myśl, kurde, no ale faktycznie, gdyby nie podpowiedź, moi drodzy, mógłbym na to nie wpaść. I no niedobrze, mógłbym na to nie wpaść, gdyby nie podpowiedź, tak? Więc dziękuję ci, miła, nieznajoma, za tę podpowiedź. No to były kawałek znaki, dobra, dziękuję ci, miła, niezamiastę podpowiedź. Piszemy kodzik, oczywiście wychodzimy stąd bez szwanku, jako złodziej i nikt nawet na mnie zwrócił uwagi, ale okej, nie? Spoko. Aha, tu jest, dobra. A, tam był czerwony schowany. No i spoko. Przy okazji jeszcze czerwonego zarobiłem. I tutaj co my robimy? Mało hajsu mi braknie. Nie mówcie, że to jest koniec levelu i braknie tyle hajsu. Nie, dobra, jeszcze mamy szansę. Aha, dobra, tu na pewno coś mamy dla strażaka, no bo kurde, skoro jest... Nie, dobra, może nie być dla strażaka. Idziemy, dobra. Tu coś musimy przynokautować troszkę i jest dla detektywa coś, tak? Dobra, szukaj, detektywie, siuk. Aj, no i właśnie, no muszę to być od początku, moi drodzy, nie wiem, czemu tak mi ściemniali, że to niby nie jest tu coś.
Oprócz hajsu mamy tu kołowrotek. Kołowrotek musimy wszczepić tu. No i tak się gra klocko założę, bez emocji, bez strachu. Bez stresu właściwie, przepraszam. Ale strachu też, moi drodzy, strachu też. Co teraz? Nie, pewnie znowu musimy być lotnikiem. Siup! Siup! Jo, moi drodzy, jesteśmy już po tej stronie czegokolwiek. Nie, miałeś być tym. Farbuj. Nie, fiolet to nie jest kolor, na który możemy zafarbować. To nie o to kompletnie chodziło. Ale możemy zbudować coś dla pana astronauty. Możemy zmienić się w astronauty. Możemy rozwiązać quiz typu zielony, żółty, czerwony, niebieski. To było przewidywalne. Zielony, żółty, czerwony, niebieski. Odblokuje nam się coś. To coś da nam tam coś. I pójdziemy dalej, moi drodzy. I pójdziemy dalej. Okej, okay. Steleportował nam się co? Coś dla górników nam się steleportowało, więc korzystamy z tego, rzucając monetkę, wyciągając dynamit, moi drodzy. I to coś rzucamy, moi drodzy. Aj, dobra, jeszcze chwilka, sekundka, bo musimy najpierw wyłamać drzwi tu. Tylko wyłamiemy sobie drzwi tutaj i oczywiście idziemy dalej, moi drodzy. I teraz wracamy w rolum górnikum, czyli w rolę górnika, mówiąc po polskiemu, albo po olkuskiemu. No i tutaj mamy, o, pik, 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 my teraz uciekamy, żeby nas nie wsadzono w powietrze i bum! Tak, to miałem na myśli, mówiąc, żeby nie wysadziło mnie w powietrze. Teraz zamieniamy się w tego jego gościa i mówię, tak się w to gra, przecież tak się powinno w to grać, tak? No, spokojnie, bez stresu, dawaj, czerwony i hajs, 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 dawaj, dawaj, hajs, dawaj mnie ten hajs! Dobra, jest pan kurczakowy, czyli musimy stąd cofnąć panem kurczakowym. Tutaj pozyskaliśmy znów ciut hajsu. No i moi drodzy, zaraz wiemy co zrobić. Teraz cofamy się po prostu tu. A ja kurde znowu muszę iść, bo już słyszę, że coś tam skwierczy. Muszę iść po prostu obrócić, moi drodzy, chyba te kotlety, tak? Bo przypalą mi się. A nie chcecie o to, żeby tego, żeby wasz ulubiony chyba klocko-tuber, klocko-gamer właściwie, bo nie będę wam ścieniał. Klocko gamer, kurde, wziął i ja spalony obiad, nie? Chyba tego nie życzycie mi. Cześć, tutaj. No okej, widzę was, dobra. Jak wy się tu dostaliście? No jak się tu dostaliście? Wpław, no właśnie. Dobry. Tak raz zawsze będzie śmieszyć. Dobra, no to wiemy co robić, moi drodzy, wiemy co robić. Okej. Mamy się tam po prostu przedostać, tak? Ale no kurde, kotlet mi się pali! Kończ to intro, dobra, moi drodzy, kotlet mi się pali, więc kurde, jeszcze kratkę, boś nie powstrzymał się od finału. Dawaj, bo czuję, będzie potrzebny dynamit, tak? Szybko, szybko otwórz tą kratkę, trzeba się przewracać kotlety, moi drodzy. Trzeba iść przewracać te kotleciory i bach. Otwarte jeszcze pieniążki, moi drodzy, rzucę na taśmę i lecę odwrócić kotlet. Czekajcie, muszę spauzować grę na chwilę. Dobra, obróciłem, no to jedziemy dalej. Cóż ja tutaj muszę, Barierek bym sobie porozwalał, żeby zrobić True Jedi, bo wiecie, bez True Jedi to nie jest prawdziwa True gra. Dobra, czuję, że braknie mi tych kilku centymetrów do True, ale pewnie z tego mi wyleci kilka groszy, więc nic straconego może. No i kilka groszy wyleciało, a i owszem. Ale zdecydowanie dalej zbyt mało groszy. Rozwalając to mi coś daje? Nie. Dalej mało groszy. Wow, i to mi wystrzeliło, dobra. Aha, i to mi dało dużo groszy, tylko muszę je tylko wziąć. Czemu dopiero teraz się tu pojawił łom? To jest nieuczciwe. To było... Dobra, i jest. I moi drodzy, już jesteśmy bezpieczni. Naciskamy tu, spadają nam jakieś gąbeczki oczywiście. Na tych gąbeczkach my się przetransportujemy. O, u. I siop. O, pięknie płyniemy wzdłuż gąbeczek. Nie, brrr. Jak nam stąd wyjść? Dobra, olać jakieś tam pontony, nie? Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć. Czuję, że to jest koniec i czuję, że tutaj będzie już filmik końcowy, ale przekonajmy się, że na własne oko. Nie ma. U. Okej. Okay. Nie, dobra, nie, to, aha, tu coś mam. Tu, dobra, tu mam napełnić wodą. Okej, okay. I to napełni się wodą i podniesie bramę. Tak jest, o to chodzi, moi drodzy. O to chodzi, dobre. Dobre, mamy to. Podnoś się, bramo. Podnoś się. Podnoś się. Okej. Okay. I my, moi drodzy. Czy mogę żeby płynąć? Mogę. Filmik, filmik, oglądamy filmik. Mhm. What do you think that little joystick does? Dunno. Try moving it. Move! It don't do nothing. See? Whoa!
łach, łach. Zostaw go w spokoju. Nie przeszkadza mi to, że nie mogę być na filmie. Wow. I moi drodzy, teraz będzie. Nie będzie, ponieważ mamy koniec levelu. Remiza Straży Pożarnej, poziom ukończony. Mamy czerwony klocek. Strasznie był słabo schowany, moi drodzy. Mamy również typ Trudgera i mamy tylko jeden fragment oznaki policyjnej, co jest trochę licho. Ale co mnie cieszy, ponieważ muszę iść gdzieś w obiad, moi drodzy. Odblokowaną Jade Crosby. Crosby, jakoś tak, moi drodzy. Mamy blokowany strój strażaka, także kolejne nowe możliwości. Czy jeszcze tylko jeden strój możemy zmieścić, czy może więcej? To się okaże lada chwila. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. A dziś, no cóż, pozostaje mi wcisnąć na nagrywarce koniec, a na klawiaturze F2 i kończymy to. I pamiętajcie, bo oglądać inne filmy na tym kanale. Nie tylko na tym, bo policyjne też są na innych. W ogóle wyszła nowa gazetka Lego z policjantką. Obejrzyjcie po prostu. Bye!